witamy wszystkich. W dniu dzisiejszym udajemy się na szczyt Chełmiec. Startujemy z Wałbrzycha, a dokładnie z dzielnicy Konradów. Auto pozostawiamy na bezpłatnym parkingu, który znajduje się na końcu ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a następnie obieramy szlak niebieski i nim kierujemy się w stronę szczytu. Z parkingu wchodzimy w leśną drogę, która początkowo łagodnie pnie się w górę, a po kilkunastu minutach zaczyna schodzić w dół. Dochodzimy do jeziorka, przy którym znajduje się stolik i ławka do odpoczynku. Woda w jeziorku nie jest zbyt zachęcająca do tego, aby pozostać tu dłużej, a więc po zrobieniu dokumentacji fotograficznej idziemy dalej. Niebieski doprowadza nas do drogi leśnej, którą przecinamy i wchodzimy w wąską ścieżkę. Początkowo jest ona bardzo zarośnięta i nie zachęca do dalszej wędrówki. Po chwili jednak ścieżka staje się już bardziej przyjazna i idzie się o wiele lepiej. Dochodzimy do kolejnej drogi leśnej, by po chwili skręcić w prawo na kolejną ścieżkę. Od tego momentu szlak niebieski zaczyna ostro piąć się w górę. W czasie dochodzimy do otwartej przestrzeni, z której możemy obserwować góry wałbrzyskie, a także miasto Wałbrzych. Dochodzimy do łączenia się szlaków i w tym miejscu nasz szlak niebieski łączy się ze szlakiem czarnym. Szlak czarny jest to tak naprawdę szeroka droga leśna, która jest jednocześnie drogą dojazdową na szczyt góry Chełmiec. Po kilkudziesięciu metrach szlak niebieski odbija w lewo, prowadząc ostro w górę. Z racji tego, że wejście na ten szczyt było już którymś z kolei podczas naszego urlopu, to odpuściliśmy szlak niebieski i na dalszą wędrówkę wybraliśmy szlak czarny. Wejście tym szlakiem zajmuje sporo więcej czasu niż szlakiem niebieskim, ale za to możemy dłużej poobcować z naturą w tych jakże ciekawych rejonach. Dochodzimy do kolejnego rozwidlenia szlaków, jednak szlak zielony również stromo prowadzi na szczyt, dlatego pozostajemy na szlaku czarnym.
punktem na naszej trasie jest Mały Chełmiec o wysokości 776 metrów nad poziomem morza. Znajduje się tutaj kolejne rozwidlenie szlaków, jak również jedna ze stacji drogi krzyżowej. Mały Chełmiec jest to wzniesienie o stromych zboczach z płaskim i wyrazistym kopulastym wierzchołkiem. Szczyt ten jest zalesiony i nie ma z niego żadnych widoków. Z tego miejsca mamy jeszcze około 20 minut na szczyt Chełmiec. Wchodzimy na szczyt góry Chełmiec. Wznosi się on na wysokość 851 metrów nad poziomem morza. Jest drugim co do wysokości szczytem gór Wałbrzyskich. Wyższa od niego jest góra Borowa. Błąd ten wynika stąd, że punkt pomiaru wysokości umieszczony był na wieży widokowej i tym samym szczyt ten został zaliczony w poczet korony gór Polski. Na szczycie znajduje się krzyż milenijny, postawiony w 2000 roku i organizowane są drogi krzyżowe. Znajduje się tu również wspomniana wcześniej kamienna wieża widokowa, która jest stylizowana na ruinę, u podstawy której znajduje się schronisko i gospoda. Niestety kolejny raz nie udało nam się na nią wejść, gdyż udostępniana jest w sezonie letnim w weekendy. Przed wejściem do schroniska znajduje się pieczątka, którą możemy sobie przybić na udokumentowanie zdobycia tego szczytu. Na szczycie znajduje się również wiata, sporo ławek ze stolikami, przy których można odpocząć, a także miejsce wygospodarowane na ognisko. Po odpoczynku na szczycie na drogę powrotną tym razem obieramy szlak żółty. Szlak ten jest już bardziej widokowy, gdyż rzadszy drzewostan co jakiś czas pozwala na obserwację okolicy. Szlak prowadzi wąską, gładką ścieżką. Wchodzimy do przełęcza Rozchadka, gdzie spotykają się szlaki żółty z zielonym. My dalej pozostajemy na szlaku żółtym. Przełęcz jest zarośnięta i nie ma z niej żadnych widoków. Szlakiem napotykamy po drodze na dwa stawy otoczone skałami. Znajdują się tu również ławki i przygotowane miejsce na ognisko. Następnie dochodzimy do skrzyżowania szlaków na Czarnym Moście i tym razem obieramy szlak czarny w kierunku Wałbrzycha. Następnie dochodzimy do skrzyżowania szlaku czarnego z niebieskim i z szerokiej utwardzonej drogi ponownie wstępujemy na leśną ścieżkę, która prowadzi nas do kolejnego rozejścia szlaków. Tym razem obieramy już szlak niebieski, którym wracamy do auta pozostawionego na parkingu w Wałbrzychu.
Kura Chełmiec kształtem przypomina kopułę, co sprawia, że jest ona rozpoznawalna nawet z dalszych odległości. Warto również dodać, że krzyż milenijny, który znajduje się na szczycie, jest jednym z najwyższych krzyży milenijnych w Polsce. Natomiast obszar, na którym znajduje się ten szczyt, jest objęty ochroną przyrody w ramach programu Natura 2000. Góra Chełmiec jest ciekawym pomysłem na spędzenie wolnego czasu i gorąco zachęcamy do jej odwiedzenia. Zapraszamy wszystkich do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi filmikami, klikania łapek w górę oraz komentowania naszych filmików. Dziękujemy za wytrwanie do końca i pozdrawiamy.